Jak robiłem prawo jazdy na B1 w wieku 16 lat, miałem w kursie 2 godziny jazdy Subaru Imprezą STI, która miała 350 koni. I ten moment, w którym pierwszy raz poczułem takie uderzenie tej mocy i momentu, to pełne doładowanie, to był moment, w którym wiedziałem, co chcę w życiu robić. Jak zaczęła się Politechnika, to praktycznie od razu zaczęło się koło naukowe. Z bandą dosłownie pasjonatów, którzy pozbierani z całej Politechniki Rzeszowskiej, ze wszystkich wydziałów, zbudowaliśmy bolid wyścigowy klasy Formuła Student na aktualnie najtrudniejsze zawody inżynieryjne na świecie. Tam z dość fajnymi osiągnięciami jeździliśmy po torach Formuły 1 i w tym momencie korzystamy z doświadczenia, które tam nabyliśmy. No i tak poznałem tych moich aktualnych wspólników, ale głównie tutaj nas trzyma ta pasja razem wszystkich do kupy, bo rzadko kiedy jest tak, żebym wyszedł o 16, częściej jest tak, że wychodzę o 12 w nocy. A nie dlatego, że muszę, tylko częściej dlatego, że chcę, nie? Ja nie mam pasji do motoryzacji, ja tu jestem, bo oni tu są. Jest super. To, czym się zajmujemy aktualnie, to tak naprawdę była kwestia przypadku. Jeszcze jako studenci od przedstawicieli przemysłu otrzymaliśmy pierwsze zlecenia i na tej podstawie, na bazie naszego doświadczenia i wykorzystując różne możliwości współpracy, jeszcze jako startup właśnie rozpoczęliśmy swoją działalność przemysłową, zacieśniliśmy współpracę z firmą DPS Software, wykorzystaliśmy program dla startupów i aktualnie dzięki temu możemy legalnie działać na oprogramowaniu, które daje nam szerokie możliwości inżynieryjne. Wykonujemy przeróżne usługi dla przemysłu, między innymi inspekcje pomiarowe, skanujemy elementy 3D, projektujemy i budujemy od podstaw maszyny, z których korzystamy na co dzień, z których wszyscy mogą korzystać na co dzień, upraszczać swoje życie. Zostawiając strefę przemysłową w tyle, a przechodząc do motoryzacji, tutaj na pewno dzieją się dużo ciekawsze rzeczy. Jesteśmy na etapie przebudowy samochodu terenowego na podwójną kabinę w pick-upie. Do całej operacji tak naprawdę od samego początku wykorzystujemy SOLIDWORKS-a poprzez skanowanie całego nadwozia, żeby później zaprojektować ścianę grodziową do niego. Wykonaliśmy projekt nowej ramy i aktualnie przymierzamy się do wykonania już prototypu. Praktycznie do wszystkiego przy takich projektach wykorzystujemy SOLIDWORKS-a, od budowy zawieszeń, ramy, zderzaków, bagażników. Każdy jeden element na tym samochodzie, który jest wykonany, jest przez nas zaprojektowany w SOLIDWORKS-ie. Jak ktoś celuje gdzieś tam wyżej, dalej, ma jakieś plany na przyszłość i ma jakieś cele, to trzeba zacząć działać i zdobywać doświadczenie jak najwcześniej.